Polacy masowo tracą pracę przez panującą epidemię koronawirusa. Znalezienie zatrudnienia w obecnej sytuacji graniczy z cudem, jednak nie jeśli mowa o jednej branży. Tam ofert pracy przybywa coraz więcej. Polacy od ponad miesiąca martwią się nie tylko o swoje zdrowie, ale przede wszystkim pracę. Wielu przedsiębiorców było zmuszonych do tymczasowego wstrzymania swojej działalności, a niektórzy zamknąć je na dobre. Pracodawcy masowo zwalniają pracowników lub wysyłają ich na przymusowy urlop bezpłatny, próbując ratować firmy. W dobie epidemii niewielu może być pewnym swojego zatrudnienia, miliony osób z dnia na dzień zostało pozbawionych możliwości zarobku. Tymczasem jedna branża poszybowała w górę. Pracę można znaleźć tam bez większych kwalifikacji. W tej branży Polacy mogą błyskawicznie znaleźć zatrudnienie: gastronomia, różnego rodzaju usługi, punkty rekreacyjne, czy turystyka. Kryzys gospodarczy dotknął znaczną część przedsiębiorców, ale nie firmy kurierskie, które od momentu zamknięcia sklepów mają jeszcze więcej pracy. Ludzie zostali zmuszeni zamienić zakupy w sklepach stacjonarnych na zakupy online, dlatego kurierzy nie mogą narzekać na nudę. Jeżeli ktoś zmaga się z brakiem pracy, tam bez problemu znajdzie zatrudnienie. Z informacji portalu Monej. PL wynika, że pod drzwiami Polaków lądują paczki najróżniejszych gabarytów z najróżniejszymi zawartościami, teraz również zakupy spożywcze. Zajęć nie brakuje, dlatego w sieci pojawia się coraz więcej ogłoszeń z widniejącym napisem: zatrudnimy kuriera. Pracy jest naprawdę dużo. Krążę po mieście w tam i z powrotem z różnymi przesyłkami. Mam wrażenie, jakby cały szał zakupowy przeniósł się do internetu. Cały ten koronawirus postawił nam życie na głowie, wyjaśnia w rozmowie z Monej. PL jeden z kurierów, dodając, że w obecnej sytuacji stara się nie myśleć o zagrożeniu, które ciąży na nim i na wszystkich jego kolegach z branży. Dwa. Tak, narażamy się, ale pracować trzeba. Staram się o tym nie myśleć, ale nieraz widzę strach w oczach ludzi, którzy otwierają mi drzwi. A ja w tych rękawiczkach i masce, na dystans stawiam pacze na wycieraczce i uciekam. Zamówień jest tyle, że ledwo wyrabiamy. Z tego, co wiem, firmy kurierskie stale szukają chętnych do tej roboty, wyjaśnił. Źródło: Monej.